Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Minecrafta. Tak, wracam do mojego świata z modyfikacjami, z którego odcinek był bodajże w styczniu tego roku. Tak, jeden jedyny odcinek z tegoż świata. Wróciłam do niego, ponieważ zachciało mi się grać w Minecrafta z modami. No i postanowiłam wrócić do tego świata i coś tutaj pobudować, pobawić się i tak dalej. Trochę się to pozmieniało od tamtego odcinka, ale to zaraz Wam wszystko pokażę. Zanim jednak to powiem, że od tamtego odcinka również mody trochę się pozmieniały. Oczywiście listę modów będziecie mieli w opisie filmu, więc tam zaglądajcie. Zdaje się, że w tamtym odcinku miałam Floating Ruins, miałam gdzieś tam nawet jakieś latające, nie wiem, nie widać teraz. W każdym razie Floating Ruins zrezygnowałam i zainstalowałam Summer Ruins. To są takie ruiny różnego rodzaju, typu, nie wiem, jakieś stateczki na wodzie. Tak, wiem, że to ruiny w sumie nie pasuje do tego, ale jakieś statki pirackie są, jakieś zamki, jakieś takie ruiny stojące, nie wiadomo co to właściwie jest. No, takie różne tego typu rzeczy. I zainstalowałam Aether mod, który jest bardzo mocno wzorowany na Aether mod, ale jest chyba nieco inny, bo w sumie Aether nigdy nie widziałam. A ta właśnie modyfikacja mnie zainteresowała i chciałabym ją sprawdzić, ale na razie nie mam glowstone'a na portal. Bramę już chciałam powiedzieć. W sumie brama to jakaś też jest. W każdym razie, dzisiaj chciałabym się wybrać do Twilight Forest. W ogóle bardzo dużo się w tych modyfikacjach pozmieniało od czasów, kiedy ja na nich grałam. Na przykład w Moe Creatures też pododawali różne jakieś takie dziwne zwierzątka. O, to jest ślimak bodajże, który daje slimy. Spoko. Tak, i właśnie dzisiaj chciałabym się wybrać do Twilight Forest. W końcu. I powiem tak, nie będzie to całkiem wyprawa tak na ślepo, bo widziałam Twilight na kilku filmikach, ale tak jak mówię, od tamtego czasu mogło się zmienić bardzo dużo w tej modyfikacji, więc może to będzie jakaś... O mój Boże, słoń. Tak, słonie są teraz Moe Creatures, to jest trochę przerażające. Czy ja jestem na jakimś normalnym poziomie trudności? Jestem, dobra. Okej. Okay. Tego wstępu i tak już jest za dużo. Tak, słońce zachodzi, ale to się pójdziemy przespać, zanim może pójdziemy do tego. Ogrodziłam sobie cały teren, żeby nic mi tu nie właziło takiego strasznego bardzo. Przy okazji załapało się tu kilka owiec i nie wiem, czemu świnie wyłażą z mojej zagrody. To norma, jakoś widzę. Tutaj mam bramki do wyjścia. Mam ogólnie trzy wyjścia stąd. Niedźwiedzie zabijają, kurczę, wszystko, co tu łazi. W dodatku lisy też zabijały, więc wzięłam je, po prostu zlikwidowałam. Ustawiłam, że nie mają się spawnować. O, kolejny ślimak. Takie śmieszne to jest, że nawet takie małe zwierzątka tutaj dodali do tego Moe Creatures. To w sumie fajnie wygląda. O! Nie wiem, czy słyszeliście, ale świerszcze teraz grają też. Nie wiem, czy to było wcześniej, czy też w dalej. Kurczę, fajnie, fajnie. Podoba mi się tyle zmian. tak, jak widzicie, moja nielegalna zagroda dla zwierząt zniknęła. Teraz jest taka obórka, powiedzmy, mojego pomysłu. Tą górę też trochę ścięłam, żeby ten murek jakoś tak w miarę poprowadzić. O! Tu jeszcze pozostałość z Floating Ruins, bo to wygenerowałam na tamtym jakby... z tamtą modyfikacją. I co zostało? Najbardziej mnie przeraża, że Moe Creatures... są pewnie jakieś... O, Jesus! Co to ma być? Uj, idź! Idź! Wody. Jezu! Dlaczego to przeskoczyło? Mój mur. Niedobre. Scorpion Sting, okej. Okay. Najbardziej mnie przeraża, że właśnie tutaj są pewnie miliony niebezpiecznych stworzeń na,
Moon Creatures i... Ale ci boję pomyśleć. Dobrze. Więc tak wygląda teraz moja kuchenka. Tutaj niewiele w sumie się pozmieniało, bo ja jeszcze nie dokończyłam tego domku. Nie chciało mi się za bardzo. Więc on tutaj jest... Czy ja coś mogę... Czy ja to mogę upiec? Nie. Okej. Nieważne. Never mind. Mamy piwnicę, która też nie jest dokończona, bo jak widzicie, podłoga nie jest zrobiona i jeszcze sufit nie jest zrobiony. Tutaj jest magazyn. A tutaj będą jeszcze korytarze, nie wiem, jakiś farm czy czegoś w tym stylu. Na razie jedzenia mam tyle, że wystarczy mi w zupełności. Tutaj powstanie śmietnik. To znaczy pewnie jakieś tam ognie wrzucę, podpalony netarak i tego typu rzeczy. Opróżnijmy się z dziwnych rzeczy. Czy ja to mam tu teraz? Nie wiem, dam to do różnych. W tych skrzynkach też nie za bardzo jest poukładane już, ale olać to. Tak, i mam 39 level, nie mogę na razie zrobić enchantu, bo mam tylko 3 diamenty, a jeden chcę zużyć na ten Twilight Forest. I przydałaby się jeszcze zbroja oczywiście. Tu sobie przygotowałam. Nie wiem, czy w Twilight występują wilkołaki, ale na wszelki wypadek sobie wezmę. Jeszcze jeden miecz zapasowy. Tutaj mam zużytą zbroję, ale właśnie chciałam wziąć jakąś porządną. Mam też plecak, to jest też z modyfikacji. Backpack dodaje mi parę dodatkowych slotów, więc będziemy zbierać tam jakieś rzeczy. Dobra. Kurczę. Znaczy, zawsze jak nagrywam, to mi myszka szwankuje w Minecrafcie. To jest dziwne. Serio. Boję się. Jeszcze tą obórkę wam pokażę. Że to jest rozświetlony. Aha, bo tu świnie naciskają te przyciski. No, nieważne. Tak, to tak wygląda, tak prezentuje się moja obórka. Zombie! Co ty tam robisz? Okej. Okay. No, że to jest tylko zombie. Ale nie podoba mi się, że one tu się spawnują. Dobra, nieważne. W każdym razie, tak. Zespawnowały mi się 2 konie. Dlatego mam je oswojone. I akurat w tym miejscu. Silver i Steve. Z tym, że Silver się chyba zbagował i cały czas jest taki pochylony. Jest widocznie bardzo głodny. Nie chcę tego. Także tu mam moje krówki, kurczaki. To jest w sumie wszystko, co potrzebuję. Świnie są tak tylko... Myślę, żeby sobie były. Bo akurat się załapały, że tu są w okolicy. No i owce też tak są, że tak powiem, puszczone luzem. Dobra, chodźmy już. Tak, ale przydałoby się jeszcze jedno wiaderko wody. Zapomniałam, że trzeba źródełko i jeszcze ten... jeszcze czy tą mączkę kostną. Jestem lekko przerażona, bo Twilight jest ogólnie niebezpieczny i... O, w ogóle zebrałam quicksand. To są ruchome piaski. W dodatku wdepłam w to i bym prawie zginęła, bo to po prostu wciąga człowieka pod ziemię i on się potem dusi, nie? Tak jak prawdziwe piaski ruchome. I to po prostu jest straszne. Przeżyłam horror. Ale na szczęście się uratowałam, bo wykopałam to. Dobra. To i wiaderko wody. Wiaderko wody. Dobra, mam jeszcze jedno. Okej. Okay. I możemy ruszać na przygodę. W sumie powinnam się przespać jednak. Lepiej to zrobię, chociaż przynajmniej długo świt będzie. Przybalowaliśmy. To jest tak właśnie, jak usiłuję wam pokazywać różne rzeczy i potem zamiast się wybrać na przygodę, to... To się pokazuje. I dobra. Idziemy. I idziemy w tamtą stronę. Tak, wsadziłam sobie tu masę drzewek. Co tam się płonie? O mój Boże, to jest wilkołak. Dobra, ja chcę tu
portal do Twilightu. Tam jest jakiś wściekły, nie wiadomo co. Nieważne. No. Znalazłam tylko tylko trzy diamenty, niestety. Muszę się wybrać na jakieś większe polowanie. Nie za bardzo to chcę trzymać. Czemu? Dobra. Najpierw woda. Mam nadzieję, że to zadziała, bo w ogóle próbowałam, testowałam te modyfikacje, więc... Dobra. Sobie zabiorę wody, bo to zawsze się przyda. Z tego co pamiętam, właśnie trzeba było to jeszcze obgrodzić jakimiś kwiatkami, czy czymś w tym stylu. Przynajmniej tak kiedyś było. Po prostu wodą, blisko. I uwaga! Oh my god! Jeszcze dostałam od tego portalu, boję się. Nie chcę tam wchodzić. A dobra, jesteśmy przygotowani. W sumie mógłbym odnieść, ale już mi się nie chce. Dobra, skakujemy. Oh my gosh. Ciekawe, ile to będzie się ładować. Miejmy nadzieję, że w ogóle się załaduje. Bo coś widzę, że jest problem. Zawsze jak ja chcę wejść, to jest problem. O, teraz się będzie lagować. Czy to jest czterolistna koniczyna? Ej, dlaczego zniknęła? Dobra, zrespiliśmy się w jakimś dziwnym, dużym lesie. Znaczy, to drzewo już widziałam, więc to nie jest jakieś zaskoczenie, ale... Jaki dziwny spawn, szczerze mówiąc. Okej, zobaczmy mapkę. O, tam jest lawa. Trochę średnie to miejsce, szczerze mówiąc. No ale dobra. Zaznaczamy sobie portal. Żebym wiedziała, jak wrócić. Jakiś niezapominajkowy kolor. Taki mocno niebieski. Może być w sumie. Okej. I w którą stronę idziemy? Może tu? Nie chcę żadnych nasionek. O-o, creeper. Dzień dobry. Au. Dobra, tu jest creeper, to znaczy, że tam jest zło. Tam nie idę. No kurde, głupie nasiona. Co one tu tak wypadają? No jeszcze kwiatek. Wow. O, to są świetliki. Świetliki są fajne. Zbierzemy świetlika. Tu ogólnie bardzo chciałabym, nie wiem, bo kiedyś były tu takie wielkie kopce, w których było mnóstwo surowców, ale nie pamiętam, nie wiem, czy nadal one tu są. Bardzo bym chciała. Diamenty by się przydały. Okej, okay, mamy... Jezu, już myślałam, że to jakiś potwór, a to baran. Tam jest jakiś kanion. Okej. Okay. Ty wydajesz dźwięki jak krowa. O, słodki różowy baranek. O. Wow, tam się coś podpala od tej lawy chyba. Jo, coś widzę. Coś widzę, coś widziałam. Coś widziałam, coś ciekawego. Ej! Co to jest? To jest coś nowego, bo tego nie widziałam wcześniej. Ja chcę to zobaczyć, ale boję się, że zginę. O. Kwiatek, nie przeszkadzaj. Są ta czterolistna koniczyna. Ciekawe, czy można ją zabrać nożyczkami. O, można. My apple. Nie wiem, czy to tak się nazywa. Czterolistna koniczyna. Nazywam się. Dobra, to wygląda podejrzanie i przerażająco i w ogóle. Ale musimy tam wejść. Sam tam dochodzą jakieś dziwne dźwięki. Boję się! Czy ja wzięłam za mało dirtu? O Boże! Co ja robię?
Widziałam też, że tu są jakieś takie labirynty. O, kurczę. Szczerze mówiąc, boję się tam jest mroczno i ciemno. Dobra, wejdziemy tędy. Tym bardziej, że nie mogę rozkopać tych klocków. Tam chyba nic nie ma. Nie widzę żadnego tunelu. O! Boże, po tej dziwnej lianie się schodzi. Nie wiem, co to jest. Dobra, nie wchodzę tam. Pójdźmy tędy. Tu jest jakaś ładna polana. Co to jest? Okej. To wygląda dziwnie. Co to jest? Most, patrz. A, czyli są takie powalone drzewa. Znaczy, takie... Dobra, dziwne. Dziwne rzeczy tu się dzieją. Ło, ścinka. Dlatego, że się świat generuje. Ło, jakie słodkie ptaszki. Tu są, ło. Kochane. I małe słodkie króliczki. Już je widziałam wcześniej, ale są kochane. Jakieś wielkie drzewo. Ale na razie sobie spokojnie zwiedzamy. Nic się nie dzieje, ale jestem na normalnym poziomie trudności. To znaczy easy, no bez przesady. Aż taka dobra w walkach nie jestem z potworami. To wygląda jak te kopce takie, chociaż nie wiem, tu. O, tu jest jakieś wejście, czekajcie. To wygląda jak normalna jaskinia bardziej. Wow. Co to jest? Torchberries. Jakieś dające światło. O, zombiaki. Nic ciekawego tu nie jest. Nie ma, jak widzę. Dobra, weźmiemy sobie ten węgiel, skoro tu już jest, to wezmę. Zombie, bon. Jeszcze muzyczka nam się włączyła, słodka Minecraftowa. To w ogóle nie pasuje do powagi sytuacji. W tym momencie, naprawdę. Ile już od portalu odeszłam? 300 kratek, wow. Boję się, że oni zaraz wyjdą z tamtej dziury. No powiedziałam! Inteligentne moby. Won. Ja tu kopię węgiel tylko. I co? No, a! Z zombie mięsem na mnie, wiesz co? Bezczelny jesteś. Dobra, idziemy stąd. Tu są nieprzyjazne rzeczy. Dobra, obeszlibyśmy jakoś tę górę, może. O, tam jest jakiś bardzo gęsty las. Widziałam już gdzieś go. Ale tam chyba nie jest zbyt bezpiecznie, bo tam jest wiecznie ciemno. Więc znowu takie wej. Nie! Wilkołak. Gdzieś jest wilkołak. Fuck. Dobra, gdzieś to złoty miecz. Jezu, ja się boję. Gdzie on może być? To nie jest zbyt bezpiecznie. Ja chcę do eteru. Może tam być bezpiecznie. Jezu. To będzie strasznie dziwny odcinek. Dzisiaj ciągle czegoś boję. Ja tylko chciałam zabrać diamenty. Tylko tyle. Jezu, ale ta góra jest wielka. Dobra, wspinamy się. Mam nadzieję, że ten wilkołak nas nie dorwie. To jest niestety o tyle gorzej, że tu jest cały czas mogą się spawnować jakieś wredne moby.
Dokąd my zmierzamy? Tam jest jakieś wielkie drzewo. W tamtą stronę. Chcemy zobaczyć. Dobra, na razie jest względny spokój. Oprócz zombiaków to nic mi tu nie atakuje. O, grające. Dobra, tylko nie sięgnę, nie chcę mi się tam wspinać. O, tu jest jeden. Tylko to mnie będzie denerwować pewnie. Ale co tam? Wiewiórka! O, how sweet. Wiewiórka. Nie wiem, czy ja dobrze idę? A, minęłam to drzewo. Tam nie ma nic ciekawego. Tam jest jakby chatka. Tam bym musiała iść. Wow, ale bardzo mi się podoba to... Może to jest to drzewo? Aha. To jakby coś tu było w środku. Mam się kiedy... To jest w ogóle za drewno. Twilight Oakwood. Się spina na górę. Ja nie wiem, czy jest sens. Jakieś skrzynki tam mogą być? Nie wiem. Potrzebuję więcej diamentów. Na enchanting, jakieś fajne miecze. Na... nie wiem co jeszcze. Na kilof na pewno, bo potrzebuję obsydianu. Okej, jesteśmy na górze i co? O mój Boże, jest tu bardzo wysoko. Tam coś widzę. Jakieś dziwne ruiny. No chyba w tym lesie nie mogą się inne rzeczy z innych modów spełnić. Już nie wiem. Dobra, nic z tym nie ma sensu, zważę, bo się boję. Okej, zobaczmy na mapę. Jest w sumie noc. Już prawie. To znaczy, nie wiem, czy ta noc się zalicza też do Twilight Forest. No. Tutaj wiecznie taki półmrok panuje. Dobrze, wyjdźmy z tego drzewa i po prostu ruszmy się gdzieś tam. Jeżeli wiecie, jak rozpoznawać te takie kopce, jeśli one tu nadal są, z różnymi surowcami, to możecie mi podpowiedzieć w komentarzach, bo szczerze mówiąc nie jestem pewna, jak to do końca wygląda. O nie, tam jest chatka z wredną wiedźmą, która zadaje masę obrażeń. Na przykład to wygląda jak taki kopiec, czy ja wiem? Czy w takim czymś są? Nie wiem, bo czasami widziałam otwarte takie kopce, a czasami zamknięte, że trzeba się tam dokopać. Aha, jakieś drewno. Dziwne. Co drewno robi takie? No już ma wypchany... Co? Liver root? Co to jest? Nie wiem, dobra, nieważne. Zostawmy. Nie wiem, czy tu może coś być. Dobra, tu jest żelazo, ale to tak myślę, że osobno. Takie dziwne te jaskinie są tutaj. Takie obrośnięte bardzo dużą ilością dirtu. No i tu się wchodzi też tak. Nie wiem, czy to jest wygenerowane, wiecie, jako normalna, powiedzmy, jaskinia, czy...
No ja oczywiście tego nie wezmę, bo mam jakieś mnóstwo śmieci. Dobra, chodźmy tu może zobaczyć. Jezu! Co to za dźwięk? Ja tam nie idę, zdecydowanie ja tam nie idę. To jest jakiś potwór, nie wiadomo skąd. Się tu zakopię. Ale słyszycie to? Jakieś warkoty w ogóle nie wiadomo skąd. Jezus Maria. Co to za świat? To ma być przyjazny świat. Forest. To jest golem! On rozwala teren. Fuck. Ale co on ma? Jakiś młotek? I on, nie wiem, czy on rozwala dlatego, że mnie zobaczył, czy co? Czekajcie. Spróbujemy go pokonać. Przynajmniej mam nadzieję, że mi się uda. O! Kolej znalazłem w ten sposób. Okej. Ale nic z niego nie wypadło. Jezu, ale to było przerażające. No, żelazo mi zostawił. Jest zombie. Aha, to jest są wielkie drzewa. Boże, ten świat jest przerażający. No te jaskinie jakby nie są takie duże. Jezu, a to co? Tam jest wielki blok lapis. Nie wiem, co to ma oznaczać. Wiem, że są to też jakieś takie zamki, nie zamki. O! A to jest dopiero ciekawe. W zamkach też są różne jakieś skrzynki. Jakieś bossowie chyba są też tam do pokonania. Coś jeszcze można tu wykopać? Nie. I dobra. O nie, to jest ten ciemny las. No. Mroczny, gęsty las, okropny. Nie, ja tam nie wchodzę. Zdecydowanie. Dobra. Gdzie idziemy? Kurczę, nic nie znalazłam. Fajnego. A przynajmniej żadnych diamentów. Jesteśmy tak dosyć wysoko chyba. Już nie wiem, co. Daleko jesteśmy od portfela. 600 kratek, wow. Nic nie znalazłam. Wydaje mi się, że to są takie kopce. Może to jest to, bo to, nie wiem, stylizowane na bagna. Dobra, chodźmy tam na dół. Żeby nie zginąć. Czy jest tu coś, co mnie nie chce pożreć? Pełno tych kończynek. Ładne są. One są chyba nowe. Nie widziałam. Dobra, to mi wygląda zdecydowanie na kopiec. Taki z diamentami. Tylko jak tu wejść? To jest pytanie. Nie jestem pewna po prostu, czy mam rację.
słyszę, to mnie to parza. Love. Ja, coś tu jest. Proszę Państwa, odnaleźliśmy. Chyba. Nie wiem jeszcze co, ale coś na pewno. Jest pełno szkieletów. Niedobrze. I creeper się zagubił. No, myślę. Dobra, jeden załatwiony. Jeśli... Będziemy tu znajdować jakieś spawnery, to będę je niszczyć, bo... nie chcę mieć problemów. A, idź! O, idź na bok. Oh, fuck! Dobra, są tam jakieś spawnery. A jest też pełno mobów, kurczę. I są pełno skrzynek. Jej, jak są te skrzynki. Tylko ja łuku nie wzięłam, nie zrobiłam. Dobra. Najgorsze, że creepery mogą rozwalić skrzynki. Fuck. Dobra. Nie wiem, czy on nie rozwalił tamtej skrzyni. Nie, dobrze. Rozwalił tylko creepera. Okej, okay. Tu jest bardzo niebezpiecznie, z tego co pamiętam. Oprócz tego co widać. Może zaraz mi się miecz skończy. Ło! Co to ma być? Fuck! Fuck you! Dobra, muszę się... gasić, bo zaraz... Dobra. Oh my god. Nie wiem, czego zabić. On siarką próbuje. Widzicie, jak dobrze mieć wodę ze sobą? A, nie mamy na siarkę. Jeju, ale to będzie trudno tutaj przetrwać. Trzeba być bardzo ostrożnym. A, no musisz mnie tu... Dobra, walę cię. What? Co to jest? Ale mam strzał w sobie. Dobra. Czekajcie, skitram się tutaj. O kurczę, mam mnóstwo śmieci. Więc ja to... nie wiem. Część pochowam. To na pewno schowam. To sobie schowam, to będę studiować potem, co to jest. To. Resztę wywalimy. Przynajmniej częściowo może to zostawię. Okej. Dobra. Fuck! Jakiś zbugowany pająk. I creeper. Ups. Dobrze. Oh my god! Widzicie to? O Jezu. Dobra, jestem... przerażona. Co to jest za crafting table? Nie mam pojęcia. Dobra, zamiast tej siekierki. W sumie nie jest mi potrzebna na razie. Nie, kolejny creeper tu idzie. Gdzie stąd? Okej. Nie, znowu! Dobra. Błagam, dajcie już mi żyć.
Nie, nie to. Dobra. Au! Au! Co za mały, wredny pająk. Co za skurczybyki. Trzeba było, kurczę, na, nie wiem, na pismo wszystko przelecieć, bo to niemożliwe. Ale patrzcie, ile to surowców jest. Tylko czy są tu diamenty? Kiedyś były. Au! Czy ja mówiłam coś o potworach? Ja się tu nie ruszę stąd. Pewnie wybuchł tą skrzynkę. Oni się tam leją. Pomogę wam. Nie, te skrzynki nie wybuchają. No kurczę, spadajcie. No, masz następny creeper. Muszę coś zjeść. Oh my god, dobra, to będzie trudne. Serio. Chciałam zobaczyć, co jest w tych skrzynkach, ale nie mogę. Okej. Nie wiem, zbieram wszystko. Znowu nie mam miejsca. Wszyscy mam zapadziew. To sio jest niepotrzebne. A, w sumie mogę zostawić. To tym bardziej nic. Co to jest? Transformation powder. Nawet nie wiem, czy chcę tego próbować. I tak w sumie też nie potrzebuję. O oh my god, golem. Nie. I tam jest wilkołak. Jakieś dziwne rzeczy tu są w tych skrzynkach. I na pewno to są spawnery, tylko kurczę. Najgorsze są creepery. Tam. Oh, fuck. Trzy pająki. Nie, ja stąd idę. Nie, zebrałam te śmieci. Oh. Dobra. Oh my god. Co ja zebrałam? To nie jest mi potrzebne. Dobra, reszta się chyba przyda. Jezu, 40 minuta odcinka, wiecie co? No to chyba przerwiemy. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja się z tym uporam na jeden raz. To jest dość trudne. Żeby tu, o Jezu, ogarnąć wszystko. Jeszcze te spawnery. No, widziałam. Musiał wybuchnąć. Musiał. Długo tu podłogi nie będę miała. Jak tak dalej pójdzie. Te golemy mnie przerażają. Tam jest pewnie coś dalej. Tam jest ten spawner. Musiałam się do niego dostać i szybko go zlikwidować. No to też nie będzie proste. Tu wszyscy atakują. Mówię wam, masakra. Patrzcie, jak ja wyglądam. Ale nie chcę wejść w te śmieci. O, więc może zrobimy tak. Tak.
I tak. Z Kilofem po wielkich i bardzo trudnych walkach tutaj będziemy się powoli żegnać. Tak jak mówię, nie wiem, czy będą kolejne odcinki, bo to zależy od mojego nastroju i od mojej chęci grania, ale przypuszczam, że jeszcze spróbuję ogarnąć ten kopiec, być może jeszcze z wami. No i bardzo bym chciała udać się do tego eteru, więc może jeżeli tam damy radę, no to spróbuję coś jeszcze z tego też nakręcić, ale nie obiecuję, bo wiecie sami, jak to jest ze mną i moimi odcinkami z Minecrafta co pół roku. Także dzięki, jeśli obejrzeliście ten odcinek, jeśli wam się spodobał, to mi tym bardziej miło. No i do usłyszenia w albo innych odcinkach, albo kolejnych z Minecrafta. Także pa, pa!